jadę właśnie do Lumpeksu, jadę do sieci Ciuchy, tym razem na Lili Wenedy, bo dzisiaj jest nowa dostawa. No a w tych lumpeksach akurat dostawy są raz na pół roku, to znaczy dokładają ciuchy, ale taka cała wymiana towaru jest raz na pół roku. No i fajnie, bo jest wszystko nowe i już nie będą opatrzone ciuchy. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. A za tydzień idę do Ciuchów, ale na Długiej w Krakowie i te dwa filmiki połączę, także zobaczycie, bo ja bardzo lubię te sklepy, to są całkiem fajne, to jest fajna sieć, taka dosyć duża. No i mają duże sklepy i mają dosyć fajny towar. Kupiłam tam moje lubuteny, więc mam spore nadzieje, a to już będzie taki towar jesienny, no i mam nadzieję, że wyjdą z tego też i fajny filmik, i fajne haule, fajne stylówki. Także do zobaczenia już w sklepie. Cześć! No i tutaj się już zbliżam, zobaczcie kochani, do sklepiku i zaraz wejdziemy sobie do środka. A tutaj widzimy już sklep w środku, to jest taki spory sklep podzielony na dwie części. I widzicie, po stronie prawej jest część wyceniona, a ja jestem po stronie lewej i tutaj od tej strony patrzymy, tutaj są buty, przymierzalnie tam dalej, tutaj widać dział męski. No i zaraz zobaczycie, będę tutaj przeglądać sobie sweterki, bluzy. Nawet były dosyć fajne ciuszki, jak na wagę oczywiście, ale naprawdę był spory wybór. Trochę tam ciekawych rzeczy można znaleźć. Oczywiście już byłam któraś w kolejce, więc najlepsze rzeczy zostały szybko złapane przez tych pierwszych, ale najważniejsze, że ja miałam swój cel, więc to nie jest tak, że zabiorą mi tak naprawdę to, co chcę kupić. No i kochani, tutaj widzicie też od drugiej strony, bo weszłam sobie na część wycenioną, chociaż była, jakby nie było tam nowego towaru, to nowy towar był później, tydzień później i też byłam na tym towarze tak przez chwileczkę dosłownie i w zasadzie tam kupiłam tylko dwie rzeczy, które Wam za chwilę jeszcze pokażę, ale nie będą tutaj w przymierzalni, bo tam byłam naprawdę tak przelotem w 5 minut i no i te rzeczy zobaczycie tylko w przymiarkach za chwilę. Za to zobaczycie sobie, jak mierzę przed lustrem, tam różne takie ciuszki, które sobie już wybrałam do mierzenia. No a tutaj widzicie, że ten sklep jest dosyć taki przestronny, jasno jest, wszystko jest właśnie fajnie podzielone na działy, także nie ma problemu właśnie. O, tutaj już widzicie, mierzę tą bluzkę, którą widzieliście w stylówkach Chanel. Bardzo fajnie mi pasowała ta bluzka, więc od razu się praktycznie zdecydowałam, że ją biorę. Jeszcze sprawdziłam tylko skład po przymierzeniu jej. No i nie jestem w przymierzalni, tylko właśnie przed lustrem. O, tutaj jest kurtka, którą też kupiłam. Zaraz ją zobaczycie w stylówkach. Bardzo mi się spodobał kolor, że jest taka wielka, trochę jak płaszcz taki krótki. Bardzo, bardzo lekka i wygodna i super kolor. Taki szary kolor, takie kwiaty fajne. W ładnych bardzo barwach, to mi się bardzo spodobało. No i bardzo, bardzo wygodna, taka na spacery, długa, ekstra, na lata 80. To jest vintage kurtka. Także następny jest żakiet, który też był już w stylówkach Chanel, ale zobaczcie sobie, całkiem fajnie, tak zgrabnie wygląda też do wąskich spodni. I na przykład do jeansów będzie świetnie wyglądał, do rurek jakiś, bo on jest taki bardzo uniwersalny i prosty w kroju. Do wszystkiego w zasadzie pasuje. Od razu mi się spodobał, jak go włożyłam, że ma świetny kolor i jest taki właśnie uniwersalny. Tutaj mierzyłam jeszcze taką wełnianą kurtkę, ale była, niestety okazało się, że miała bardzo już takie wytarte i zniszczone mankiety, więc nie zdecydowałam się jej kupić, mimo że naprawdę fajny skład miała, bardzo ładny kolor, bardzo oryginalny krój, ale no troszkę już była zbyt przyniszczona, no niestety, ale te rzeczy na wagę czasem już są po prostu zbyt zniszczone i mimo świetnego fasonu i koloru nie wzięłam. No i tutaj mamy sweterek od Armani Jeans, który wzięłam mimo takiej malutkiej dziurki, którą zaszyłam. Świetny sweterek z wełny i jedwabiu. Zapinany tak oryginalnie na boku. O, a tutaj bluzeczka jedwabna, którą też kupiłam, bo jest idealna na mnie po prostu. Ma idealny i kolor, i rozmiar, i po prostu to jest jedwabczysty. I za chwilkę też tą bluzeczkę zobaczycie w stylówkach. No i tutaj zobaczcie jeszcze ostatnia rzecz, którą mierzyłam, świetny przeciwdeszczowy płaszcz, który zresztą zobaczycie też w stylówkach, bo u jednego wielkiego projektanta w kolekcji widziałam bardzo, bardzo podobną pelerynę i jest przesuper. Jest z takiej znanej firmy, która właśnie robi takie rzeczy. Wyszłam z Lumpeksu, no i kupiłam kilka rzeczy, powiem wam, że nawet bardzo fajnych, nawet kilka z myślą o sobie, także zobaczycie w przebiteczkach, jak to wygląda, co kupiłam. Cześć! Jedyną wadą tego akurat tutaj second handu jest to, że jest na 3. piętrze w takiej dużej kamienicy na ulicy Długiej przy Nowym Kleparzu. No i trzeba dość wysoko wyjść, nie ma windy. No i zaczynamy od butów, to była taka krótka migawka, a tutaj już zobaczcie, to jest taka duża hala, dosyć niska, bo to jest właśnie tak, no jakby takim poddaszu tego budynku. Swetry tu widzicie akurat i zaraz są takie boksy z torbami i od razu tutaj na początku zobaczycie, jak oglądam takiego fake Louis Vuitton. Nie, no oczywiście nie zupełnie nieoryginalny, także nie wzięłam oczywiście go. Bluzy, znowu na kurtki, bo to takie krótkie przebitki porobiłam, bo szczerze wam powiem, że tego strasznie dużo jest i no nie do ogarnięcia, bo trwałby film 2 godziny. Tutaj mamy żakiety. Zaraz będę pokazywać wam też bluzeczki, dosyć dużo bluzek, właśnie też tam jest taki bardzo długi wieszak z 2 stron, o tutaj właśnie widać, sweterki jakieś, piżamki, o koszule nocne, piżamki, też jest taki dział, no jest naprawdę tego dużo, tutaj mamy spodnie i dresy i dżinsy i różne spodnie też materiałowe. Duży wybór, naprawdę duży wybór. Jeżeli szukacie czegoś konkretnego, to jest duża szansa, że tu znajdziecie, bo jest no setki, tysiące tych ciuchów. Także naprawdę można się zmęczyć na tych zakupach. Ja wam mówiłam, że wolę zdecydowanie mniejsze lumpeksy, bo rzeczywiście zakupy w takim sklepie są męczące. No ale czego nie robi się dla swoich widzów. Chcę wam pokazać tutaj, rzadko chodzę do tego sklepu, bo jest właśnie duży i daleko ode mnie. No ale żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Tutaj spódniczki oglądam, jakieś takie fajniejsze, wam pokazuję przebitki. O, tutaj jakaś taka była ciekawa spódnica, nie mój rozmiar, ale naprawdę taka fajna, artystyczna. No i potem zaraz, o właśnie, już tutaj znajduję taką świetną spódnicę szkocką z czystej wełny, oryginalna ze Szkocji, produkowana w Szkocji, wełniana, typowa taka w formie kiltu. No i tą spódnicę biorę do przymierzalni. Tu jeszcze druga, którą też później oglądałam, ale w końcu nie mierzyłam, nie była za mała na mnie, także nie było sensu. No, bluzeczki, też całkiem duży wybór bluzek, naprawdę tutaj jeszcze zbliżenie takie, różne fasony, różne kolory, różna jakość też i sieciówki i takie lepsze rzeczy. Znalazłam też kilka jedwabnych, ale też no nic takiego odpowiedniego. Tutaj mierzyłam też, oglądałam też sztruksową koszulę fajną, ale też dużą koszulę taką dobrej jakości dla przyjaciółki, ale też się okazała za duża. No niestety tak to jest. Czasem się dużo rzeczy mierzy, a niewiele potem z tego się wybiera. No i sweterki też całkiem fajny wybór. Ja akurat sweterki kupiłyśmy obie. No i tutaj mnie już zobaczycie w przymierzalni, jak właśnie tą szkocką spódnicę mierzę. Być może ona będzie skrócona, być może. Nie mówię, że na pewno. Jeszcze zobaczymy. Ale jest świetna. Świetna kolorystyka, no i taka bardzo uniwersalna, ponadczasowa spódniczka. I sweterek czarny, który zaraz zobaczycie. Witajcie kochani. Już się witałam na początku, a właściwie to było 2 tygodnie temu przed dostawą. No i jest to bardzo ciekawe, jak się wam podobają te relacje z lumpeksów. Przypominam, że obydwa to były ciuchy. Pierwszy był na Lili Wenedy, drugi na ulicy Długiej w Krakowie. No i widzieliście trochę już tam rzeczy, które będę chciała wam teraz pokazać. A mianowicie będą to zakupy. Niektóre rzeczy są moje, niektóre rzeczy będą przeznaczone dla innych, ale generalnie pokażę wam większość rzeczy na sobie tutaj. Może ze 2 rzeczy nie będą tak pokazane w prezentacji, w stylówce, bo chcę to zaoszczędzić na kolejne programy, bo już mam na to pomysły. Także to wybaczcie, ale tymczasem przypominam wam o subskrybowaniu kanału. Ciśnijcie sobie przycisk powiadomień, to będziecie dostawać wiadomości o nowościach na moim kanale, a będzie ich dużo. Dzisiaj jest inauguracja sezonu jesiennego. Ostatnio był już też niby haul jesienny, ale dzisiaj tak naprawdę będą rzeczy typowo już jesienne. Tylko jedna rzecz na początek, czyli ta bluzka, którą widzicie i która była kupiona na wadze, czyli była naprawdę bardzo tania. Była tam w przebitkach ze sklepu właśnie z Lili Wenedy i zapłaciłam za tą bluzkę jedynie 3 zł, bo właśnie tak jak mówię, była kupiona na wadze i to jest jedwabna bluzeczka, 100% jedwab, jest naprawdę świetna. Powiem Wam, że ja nie często noszę aż tak romantyczne rzeczy, ale te ostatnie dla Was zrobiłam tutaj stylówki właśnie takie typowo w stylu takim letnim, romantycznym, takie barwne i powiedzmy sobie optymistyczne zakończenie sezonu letniego, no bo jeszcze może być taka pogoda we wrześniu i pod koniec sierpnia, że będziemy nosić właśnie takie jeszcze letnie ciuszki, ostatnie już podrygi tego lata. Właśnie jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba. Ja czasem lubię takie romantyczne rzeczy, to jest szczególnie na jakieś takie, wiecie, letnie okazje, gdzieś na jakieś wyjście do kawiarni, na spacer, dlaczego nie? Według mnie fajna rzecz. No i tak pierwsza stylóweczka to będzie z taką moją spódnicą właśnie też z falbaną, czyli tutaj nawiązanie do tych falbanek. Spódnica ma też w sobie taki właśnie żywy, przepiękny róż, ale ma też inne kolory, a głównym tłem jest turkusowy, zielonkawy turkus, taki jak woda morska w lagunie, więc w ogóle bardzo letnio. No i ta falbana tu z boku też tak przepięknie się właśnie układa, jak się chodzi. Do tego oczywiście odpowiednia tam torebeczka. Ja tutaj mam moją taką włoską skórzaną torebeczkę w 2 kolorach i też właśnie z turkusem. No i jestem bardzo ciekawa, co o tym sądzicie. Pasująca biżuteria. Program o biżuterii już niedługo, już jest w toku praca, też w takim romantycznym stylu z perełką, z kwiatuszkiem, więc tutaj wszystko jest utrzymane w jednym stylu. I sandałki włoskie na tym mini obcasiku, właśnie też w takim mocnym różu. To jest taka bardzo, bardzo, bardzo optymistyczna według mnie stylóweczka. No i druga stylówka, już jakbym chciała na przykład iść na imprezkę później, no to zmieniam spódnicę, prawda? I ta spódnica też ma falbanki, takie trochę nieregularne, widzicie, takie asymetrycznie ułożone, z jednej strony dłuższe, no i jest w prześlicznym, takim stalowym kolorze i do tego włożyłam moje lubutony, widzicie? I one mają też taki romantyczny charakter, mają takie jakby wykończenie takim fajnym, półokrągłym wzoreczkiem, wycinanym jak koronka. Nawet włożyłam sobie jeszcze tak dla dodania takiego pazura i takiej imprezowej, takiego imprezowego akcentu ten złoty skórzany paseczek vintage i według mnie to całkiem fajnie pasuje. Do tego możecie wziąć torebkę do ręki albo przypinaną na pasku albo na ramię. Ja tutaj moją tą złotą taką w stylu Chanel od Picarda. No i bardzo mi się podoba to zestawienie. Do tego i ta torebka jest super, bo właśnie można sobie, jak mamy imprezkę, tańczymy na przykład, przypiąć ją w pasie i wtedy nie przeszkadza. Jeszcze Wam tu pokażę, bo wiadomo, w lecie teraz pod koniec już często wieczorem jest naprawdę zimno, więc postanowiłam jakąś górę tutaj, jeszcze nie płaszcz, ale mam taki żakiet praktycznie w tym samym stylu co właśnie te ciuszki, też z taką falbanką, on jest niezapinany, taki leciutki, rękaw do łokcia i ma właśnie też taką tutaj falbanę, która z przodu zdobi. Chciałam, żeby to nie zasłoniło tego pięknego kwiata, więc tutaj ten żakiet jest idealny i w stylu, i w kolorze, bo też jest szary. I właśnie też można sobie wystawić jeszcze tą różę tutaj, która z jedwabiu, która tak pięknie tutaj zdobi tą bluzkę. No, jestem zadowolona z tej stylówki i na pewno się tak wybiorę. Nawet myślę, czy nie dzisiaj, ale może wieczorem być jednak jeszcze za zimno na to. Zobaczymy, co będzie dalej. Także, kochani, idziemy dalej. No to idziemy dalej z rzeczami z Lili Wenedy, z tego sklepu, z tej wagi. I kolejna rzecz, którą tam kupiłam, to taki sweter i szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy nakręciłam przebitkę przymierzając ten sweter, być może ominęłam go, no ale tak czy inaczej, kosztował mnie niecałe 10 zł, bo no wiecie, swetry jednak troszkę ważą i bardzo, bardzo podoba mi się, to jest właściwie taka sukienka, albo sweter do leginsów, czy do czegoś takiego, do wąskich spodni na wierzch. Można go nosić, może też być do jakiejś spódnicy takiej wąskiej, która będzie jeszcze drugą warstwą pod spodem. Bardzo, bardzo podoba mi się ten wzór i to jest Apricot, czyli bardzo fajna marka, naturalne włókno, bo to jest bawełna z wiskozą, bardzo, bardzo fajny wzór i widziałam u jednego projektanta z tej najwyższej półki właśnie bardzo stroje w takie wzory i zobaczycie ten sweter już w takiej konkretnej stylowie, takiej bardzo dopracowanej właśnie w filmie o tym projektancie. To będzie już niedługo, we wrześniu. No i bardzo super ten wzór jest według mnie i też w ogóle kojarzy mi się trochę z kowbojkami, dlatego włożyłam do tego kowbojki i rajstopy takie, które kupiłam w tym kolejnym sklepie i zaraz Wam też pokażę rzeczy stamtąd w tym na wycenie. I kupiłam takie rajstopy, które mają bardzo podobną kolorystykę, identyczny beż i czarny i też są we wzory takie właśnie ala kwiatowe, takie tego typu. Więc super to się dopasowało, te rajstopy z tym swetrem, z tą sukienką i bardzo, bardzo jestem zadowolona z tej stylowy i do tego niewykluczone, że kardigan jeszcze pójdzie, żeby troszkę jednak się zasłonić, bo to jest obcisłe dosyć, albo właśnie jakaś taka dłuższa kamizelka, która będzie pełniła rolę takiego tutaj troszkę i przysłonienia i też, żeby było cieplej w zimie. No i taka stylowa i mam już też fajny pomysł na wystylizowanie z zewnętrznym jakby ubraniem jeszcze, także czekajcie na program już o projektantach, bo będzie kilka tych programów w jesieni. Bardzo jestem zadowolona i uważam, że te wzory są prześwietne i właśnie takie projektanckie. Wygląda to jak taki już ciuch z najwyższej półki. No i następna rzecz, którą kupiłam. Kolejna rzecz, kochani, to sweter od Armani Jeans, więc świetna marka. Sweter jest z wełny merynosa i z jedwabiu. Mniej więcej po połowie. Trochę mniej chyba jest tam jedwabiu, ale niewielki procent mniej, więc to jest naprawdę świetna, świetna jakość. Tutaj była mała dziurka, ja tą dziurkę zaszyłam, no i myślę, że nawet nie zobaczycie, gdzie ta dziurka była, bo to jest tak zrobione fajnie. To jest taki sweter na co dzień, wiecie, to jest coś takiego, co właśnie bym włożyła tak sobie do biegania gdzieś na zakupy, do jeansów, może na taki bardziej luźnacki dzień do szkoły, bo on ma taki sportowy dosyć charakter. Bardzo ładny granat, więc ja tutaj do moich lewisów rurek dobrałam. Te lewisy mają taki średni stan, więc nie są takie super modne teraz, ale jak właśnie włożyłam to pod spód, żeby zrobić z tego taką sportową stylówkę i do tego sztyblety, które nawiasem mówiąc są chyba najmodniejszym rodzajem buta w tym roku, będą. Więc sztyblety takie zamszowe, granatowe na obcasiku. No i świetna taka sportowa właśnie luzacka stylowa i to jest bardzo, bardzo fajne w dotyku i bardzo takie eleganckie. Zobaczcie, tutaj macie sygnowane guziczki, tutaj jest taka zawieszka Armani Jeans, więc w ogóle fajna rzecz, fajna taka jak chyba dałam za to niecałe 5 zł, więc w ogóle no ekstra. Na pewno przez tą dziurkę, no ale jeżeli ktoś potrafi cerować, szyć, no to takie niewielkie ubytki można sobie bardzo łatwo naprawić, także nie ma problemu. No i moi drodzy, to już mamy 3 rzeczy i teraz ten żakiet, który kupiłam i widzieliście go w programie Chanel, więc ja tutaj Wam pokażę tylko krótką przewiteczkę. Nie będę się już Wam tutaj mierzyć, zresztą dam Wam tutaj linka do programu właśnie o stylówkach według Chanel, więc możecie sobie zobaczyć, jak ten żakiet wygląda. No i ponieważ ja o nim właśnie mówiłam w tym programie i opowiadałam, pokazywałam tak bardziej szczegółowo, to nie będę już Wam teraz go powtarzać, jakby był tam w przebitce w każdym razie. No i moi drodzy, idę dalej. Kolejna rzecz to taka kurteczka bardzo fajna, wiecie co, ja już tam mówiłam coś w przebitce z przymierzania, ale zobaczcie, teraz zrobiłam taką stylówkę, bo ta kurtka ma przepiękne kolory, które nie wiem, czy jestem w stanie Wam tak pokazać, może się uda. Na stylówce coś więcej zobaczycie pewnie. W każdym razie ona jest szara i ma takie bardzo delikatnie zaznaczone kolory zielonkawy, granatowy, bordowy, no i żółty, taki jasno-żółty. I tutaj super będzie można kolorystykę dobierać do tej kurtki, właśnie nie szare rzeczy, wybrałam bordo, bo tutaj, żeby podkreślić ten kolor bordowy w tej kurtce, bordowe rurki z Topshopu, no i oczywiście one są znowu w spód, bo tutaj mam oversize'owy sweter, pierwszy sweter to jest taki mój czarny vintage sweter haftowany u góry i też te hafty są też w takich kolorach, mają w sobie bordo, złoto, więc tutaj fajnie, i są w kwiaty, więc też fajnie nawiązanie do tego swetra. No i można to sobie jakiś tutaj oczywiście szal zamotać, ja tu mam nawet bardzo w podobnej kolorystyce, taki granatowo szal z bordowym, z zielenią ciemny, będzie fajnie wyglądał. wydobyć te kolory trochę jeszcze za pomocą tych dodatków. Dołożyć można torbę. Ja tutaj znowu dobrałam torbę, która ożywia, czyli w takim kolorze fioletowo-fuksjowym, skórzaną torbę, taką trochę sportową. No i ta kurtka jest bardzo, bardzo wygodna i właśnie tak zakrywa, jest się w niej, czujemy się jak w kołderce, dosłownie w niej. No i jest to taka płaszczokurtka. Tutaj jeszcze pokażę Wam dodatkową stylóweczkę, żeby te kolory jednak wydobyć. To kolejny sweter z czystej wełny z merynosów, taki w przepięknym, takim fioletowawym kolorze właśnie, który też wydobędzie nam kolor z tej kurtki. No i reszta jest właściwie ta sama, tutaj znowu ta sama torba i jeszcze taki kaszmirowy szal sobie włożyłam do tego, też w takiej kolorystyce, żeby właśnie jeszcze bardziej ożywić, jeszcze więcej tego koloru podkreślić tutaj, który jest na tej kurtce. Ale powiem Wam, że jak za 10 zł to ta kurtka jest po prostu mega, mega. Będzie na pewno super rzeczą taką na co dzień w zimie do biegania, taką przytulną, cieplutką i wygodną bardzo. Właśnie do takich sportowych stylówek ze spodniami. No, te buty nie są zbyt sportowe, ale można bardziej sportowe włożyć, a tak to będzie nawet troszkę taki codzienny szyk, powiedziałabym. No i teraz, kochani, ostatnia rzecz, której Wam na sobie teraz nie pokażę. Tam było trochę pokazane z przymierzalni, bo już niedługo będzie program, w którym też właśnie pokażę stylówki od projektanta i będzie, nie chcę już psuć, bo już mam wymyśloną stylówkę i szczerze mówiąc nie oddałabym sprawiedliwości tej pelerynie, gdybym ją Wam tak pokazała byle jak. A jest naprawdę przesuperowa, to jest firma, już Wam mówię, Aaron Ware. I super modne są teraz takie rzeczy, to jest tak retro styl, to jest trochę taka kurtka jakby na ryby stylizowana, ma świetną podszewkę w taką kratę, wełnianą zresztą, z wełną, nie całą wełnianą. No i tutaj są różne rzeczy, które pewnie służą do przypinania różnych akcesoriów na rybach. Jest nieprzemakalny, ma taką nieprzemakalną w dodatku tutaj jakby pelerynkę mini, ma kaptur. No i powiem Wam, że to jest na mnie duże, takie oversize'owe, ale właśnie o to w tym chodzi. I to będzie zrobiona taka stylowa. No, zobaczycie. No nie chcę psuć nawet, bo już jak coś powiem, to sprzedam część tego stylu, a widziałam właśnie praktycznie identyczny płaszcz u projektanta, trochę krótszy, więc myślę, że to będzie świetna rzecz i to jest mega stylowe i w ogóle strasznie mi się to spodobało, powiem Wam. Nie spodziewałam się, że takie coś mi się będzie podobać, ale to jest naprawdę świetne i świetnej jakości. Takie rzeczy nie są też tanie, bo to jest taka, wiecie, odzież systemowa, więc to naprawdę ma swoje ceny. Kochani, teraz drugi sklep, tam naprawdę niewiele rzeczy kupiłam, bo wiecie, to jest też nowy towar, wszystko jest drogie, bardzo dużo ludzi, ciężko jest tak naprawdę w takim momencie wybrać dużo rzeczy fajnych, ale kupiłam kilka rzeczy. Po 5 zł rajstopy, te jedne już widzieliście w stylówce, są rewelacyjne i to są praktycznie nowe rajstopy. Ja zawsze zwracam uwagę, że to nie będą jakieś znoszone rzeczy, one nieraz mają jakieś rozwalone woreczki czy opakowania, ale oczywiście ja to wyjęłam i wyprałam. Jedne są właśnie takie, jedne są w taką pepitkę, pokażę Wam tu z bliska. Taką czarno-beżową, też by pasowały do tego swetra. I mają takie srebrne nitki w sobie i to jest naprawdę świetny wzór i na pewno do wielu rzeczy mi się przyda i zobaczycie to w stylówach na 100%. Warto kupować rajstopy, jeśli są niedrogie, bo rajstopy w sklepach są naprawdę, no nie są tanie, naprawdę. W Kalcedonii takie rajstopy potrafią kosztować do 50 zł w jakichś takich modnych wzorach. Idę dalej. Teraz, kochani, spódnica, którą widzieliście w przebitce z przymierzalni i kupiłam oczywiście ją, ona kosztowała, tu jest nawet jeszcze cena, 18 zł. To jest oryginalna szkocka spódnica, pokażę Wam tutaj metkę, Mary Brothers, wełna z merynosów. Świetny kilt, myślę, że ten kilt będę skracać, bo ja nie czuję się dobrze w tej długości. Gdybym miała może wyższe obcasy, ale do takiej spódnicy właśnie raczej trapery. Tu mam moje loafersy, ale normalnie włożę raczej takie wyższe trapery. No i przymierzyłam od razu do swetra, który kupiłam i który kosztował około 16 zł. Marka Neon Noir i też spróbuję Wam to pokazać bliżej. Jest przepiękny, z takimi bufami. I to jest nowy sweter praktycznie, on jest z nowych kolekcji, to nie jest żaden vintage, chociaż może tak wyglądać przez te rękawy, ale teraz są właśnie modne. I moi drodzy, to jest alpaka, wełna z merynosów i poliamid, 6% elastanu. Ale duża przewaga jest tych naturalnych wełen, między innymi z alpaki, więc to jest przemiłe, to jest po prostu cudowne. No i można to nosić i do jeansów, i do spodni skórzanych, mam zamiar to, ale to zobaczycie już w innych stylówkach, dzisiaj tylko do tej spódnicy, żeby Wam po prostu zaprezentować ten zestaw, który razem kupiłam i kosztowało to razem kosztowało to 30 kilka złotych w sumie razem. Także świetna rzecz. Pewnie bym tego może nie nosiła razem, szczególnie z tą długością spódnicy, bo to bardzo obciąża sylwetkę. Ale może jak będzie krótsza spódniczka, to nawet będą te rzeczy razem fajnie wyglądać. I tutaj włożyłam jeszcze taki pasek z łańcuchami, żeby podkreślić ten szkocki charakter tej stylowy. I właśnie tak jak mówię, jeszcze cienkie rajstopy, bo bardzo gorąco, i te ciężkie buty, jeszcze takie niskie. W stylu angielskim, więc to jest taka bardzo szkocko-angielska stylówka i bardzo mi się podoba. Delikatna modyfikacja, mi się wydaje, że sprawi, że to będzie na mnie fajnie wyglądało. Ciekawa jestem bardzo Waszych opinii, jak ten styl się Wam podoba. No i teraz ostatnie dwie rzeczy to spódnice, które kupiłam znowu jakby na Lili Wenedy, ale byłam tam dosłownie 10 minut, więc nawet nie nagrałam już przebitki, tam Wam mówiłam w filmie. Kupiłam dwie spódnice i raczej to będzie z myślą o mojej przyjaciółce, bo one są na mnie minimalnie za małe. Jedną z tych spódnic zdołałam przymierzyć, aczkolwiek jest bardzo obcisła i tutaj no, będzie to widać, że ta spódnica jest trochę za mała na mnie. Jest przepiękna i to są obydwie takie znowu szkockie marki z czystej wełny spódnice. Ma przecudowne kolory, mam nadzieję, że uda się zobaczyć. Prześliczne, to jest i fiolet tu jest, i tu jest taki ciepły brąz, kamelo, taki, no ja nie wiem jak to nazwać, trochę taki rudy brąz, i szary, i czarny, no więc stylówka moja jest takim fioletowym swetrem, żeby tą właśnie fioletową nitkę tutaj w tym wydobyć. Świetny fioletowy sweterek taki, z takim fajnym detalem na plecach, tam w jednym miejscu Wam pokażę. No i oczywiście do takiego sweterka można sobie fajną chustkę też dobrać i ja tutaj mam bardzo pasujący też kaszkiet wełniany, który kiedyś kupiłam. Pewnie już Wam go pokazywałam, tak myślę. I on jest w bardzo, bardzo, bardzo podobnym kolorze, więc myślę, że to taka trochę dandysowska stylówka. Zobaczymy jak będzie z tą spódnicą, ale kosztowała, kochani, niestety aż ponad 20 zł. Ale to jest mega jakość, o to jest warte każdej złotówki, a nawet więcej bym powiedziała, że można by za nią spokojnie dać. Druga spódnica, która była w podobnej cenie, też być może będzie dla mojej przyjaciółki, ale na mnie właściwie jest dobra, ale nie wkładałam jej, bo wiecie co, jeszcze jest niewyprana, niewyprasowana. Zrobiłam Wam tutaj do tej spódniczki, pokażę Wam jeszcze tylko metkę, bo tu jest co prawda zapisana ta metka, ale to nie jest cena, co tu jest napisane. Też jest to wełna i ma przepiękny kolor brązowy, taki ciepły i pokażę Wam tylko tutaj takie zestawy, które zrobiłam na płasko, że nie chciałam tego mierzyć. Też być może zobaczycie jeszcze, jeżeli zostanie u mnie ta spódnica. Z bluzką taką białą, w takim bardzo eleganckim, bardzo vintage stylu, trochę lata 70. Taki angielska arystokracja. Z broszką bursztynową, z broszką taką drugą, też ozdobną, która pasuje i z tą moją designerską bluzką z bawełny. No i to jest właściwie prawie koniec. Jeszcze drugi jest ze sweterkiem z wełny zielonym od Rafaela Lorena. Chciałam Wam pokazać, że pięknie do takiego koloru będzie zieleń wyglądać, szczególnie właśnie takie wełniane swetry ze szlachetnych dzianin będą do tego bardzo fajnie pasować i można z tego zrobić przepiękną stylówkę, nawet właśnie z aksamitnym beretem, z czymś takim, co dodaje sznytu jeszcze. No i moi drodzy, to wszystko na dziś. To już wszystkie rzeczy, mam nadzieję, że Wam się zakupy podobały i życzę Wam super zakupów na jesień, fajnych stylówek i łowów w lumpeksie oczywiście. Do zobaczenia już niedługo w programie o biżuterii. Cześć, do zobaczenia. Pozdrawiam.